chyba Victreebel nic niebezpiecznego nie będzie miał. To. W ogóle nic niebezpiecznego nie zrobił. O, kolejny? Dobra. Victreebel Jamesa był zarąbisty. Ciągle go tylko zjadał. Zgadujesz, że Victreebel był fanem Boru. W takim razie to jest chory skurwysyn. Tyle powiem. Metronom. I... Dobra. Mogło być gorzej. Ten metronom to jest jedno wielkie zamieszanie. Straszne, straszny atak. Oczywiście jak przeciwnik go użyje, to najgorsze wszystko, co może się stać, się stanie, nie? Jestem taki pozytywny. Wiem o tym. Już tutaj? Zajebiście! Szkoda, że muzyczka się skończyła. Teraz stało się, kurde, creepy rzeczy. Będę musiał Mumu Milk ponakupywać. Chociaż nie, może już Hyper Potionów nawet. Nie Energy Rootów raczej. Nie mogę z nimi pogadać. Nasz szef chce coś zrobić spektakularnego. Sami nie wiemy, o co mu chodzi, ale walić to... Nie wchodź mu w drogę. Oczywiście, że wejdziesz, czyż nie? Właśnie dlatego zrobimy duel. 2 na 2, nie? Przesrane mam. Floatzel i... O, Drapion! Może być przesranie. Dobra, mam taki zajebisty plan. Reksia zmienię, bo on może dostać w łeb od Floatzela. Judgment? Na Drapionie, on chyba padnie po tym. O nie, on jest mroczny! Saeko może dostać w łeb. Padnij, padnij, proszę cię. O nie, 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 jednak jest różnica levelowa, ale... Fuck my life, czyż nie? Dawaj, jeszcze jeden. Za karę, sąd ostateczny. Jak śmiałeś ugryźć tą cute pannę. On powinien paść po tym Thunderbolcie, mi się wydaje. Taką mam nadzieję. Dawaj, 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 dawaj! Jest! Udało się! Powinienem przepowiadać przyszłość. Skuntan. Też jesteś mroczny. Magnezone. O kurwa. Co by tu teraz zrobić? Rex by się przydał. Dobra, dawaj ty. Właśnie temu dwuwalk nienawidzę. W sumie afro. Come on, bitch! Skuntank wygląda, jakby chciał naznaczyć swoje terytorium. Cios krytyczny? O, shit. O nie. Nie powinno być źle, nie powinno być źle. Nie powinno! Być źle. Świetnie, dobra. Z celnością mogę dealować. Gorzej by było, jakby mu obrona spadła. Fuck this shit. Żryj to, potrzebujesz, kurde, tyle HP, ile będziesz tylko mógł mieć. Ciao! Mam nadzieję, że ciebie to ubije. Dobra, stracili turę.
Rock Climb. Kurde, dla gaśnicy przydałby się jakiś fajny atak walczący. Silver Wind. Bo by rozpierdzielił tego Skuntanga bez problemu. W ten sposób, ale nie... Czemu chybiasz, idioto?! Ja pierniczę, Afro, ogarnij się! No tak, przecież celność spadła, zapomniałem. Reksiu, ratuj nas. Nie, zaraz. Silver Wing jeszcze raz. No, udało się. Fuck, myślałem, że dobrze zadziała. Okej, Fire Fang i... Mega Drain niech będzie. Mimo tego, że nic takiego nie zrobi. O, shit, udało się. Biedny Alf. Zabiłem jego sobowtóra. Tak. Nie mogliśmy ciebie spowolnić. Ale pozwolimy ci przejść, żebyś mógł zostać rozwalony przez naszego szefa. Boję się, że ten... W sumie chciałbym użyć moich tych uzdrowień, ale chyba za niedługo nas tutaj wszyscy zostaniemy uzdrowieni, nie? Ale walić dmucham na zimne. 69, Lenny Face. Okej. Mogę? Nie mogę. Gdzie ty idziesz? Nie pozwolę ci przeszkadzać dla naszego szefa. Jeżeli nie będziesz nas słuchać, wtedy musisz przeze mnie przejść najpierw. W końcu no, spowodowałeś, że źle wyglądałam i tak dalej. And I'll be next! Możesz być silny, ale twoje rękawiczki ci schodzą? O! Czekaj chwilę, Toksik na ratunek! Nie zaczynajcie przyjęcia beze mnie, huch! Pamiętasz mnie? Jestem tutaj, by się zemścić. Ha, czy to nie jest tak, mały chłopcze? Ta mała, płaczliwa dziecina z Lake Aquity. Czy trochę potrenowałeś? Pewnie, walczmy 2-2. Dobra, zajebiście. Przynajmniej mam jakąś osłonę. Jak to ksika pokpadnie, to... Nie będzie mój, nie? Jacy czempioni, kurde? Tyle tych czempionów rozwaliłem do tej pory, że powinienem sam nim być. Aira Lace dobrze zadziała, przynajmniej na Primeape, bo on ma mało obrony. O! Hał, hał! I co? Toksik, czemu twój Azumarill ma taki... O nie! Nie chcę znowu to powtarzać, nie chcę, kurde! Dziękuję. Dawaj jeszcze raz. Dobra, nie mnie, więc to jest najważniejsze. Toksika rozwalajcie, mnie on nie obchodzi. Chociaż jak on padnie, to będzie ciężko. Dobra. Super! Z tym królikiem wodnym, co mi kurde zrobisz? Widzisz moje zarąbiste uszka? Twoje kurde konfuzje na mnie nie działają. O, shit, dobra, mam pomysł. Taki. Boję się, że oni drużynowo zaatakują Reksia i go rozwalą. O, nieważne. Miałeś mi pomagać, Toksik. O, on ma akrobata? Farciarz! Ale dobra, jednak mi pomaga. Krobat jest bardzo dobry. Szkoda, że jego preewolucje tak bardzo wkurzają mnie. Gdzie tylko nie zobaczysz, wszędzie zubaty. O, Altaria.
Nie miej wodnych ataków, błagam cię. O, nieważne. On miał być mój, kurde, nie kradnij moich killów. Też z drugiej strony, no. O, fuck my life. Atak i szybkość. O! O, wąż rzeczny. Powinienem chyba zmienić foka. Extreme speed. Mhm. O cholera. Jak ona teraz się zbufuje, to będzie przesrane. O, całe szczęście. O, dziękuję. Choć raz, kurde, się przydał. Pieprzony hejs. Dawaj. Poczwórne obrażenia, biacz. Co zrobisz? O! Niech to. O, dobrze, dobrze. Zaraz. Lód czy... Lodowy poki czy duchowe są odporne na trujące ataki? Zgaduję, że duchowe. Zgadnij co, becz. Możesz sobie zwiększać twoją szybkość, ale nic nie jest szybsze od mojego Ice Sharda. Boom! Ciesz się. I Saeko aż level dostała. Jest taka szczęśliwa. O, dobra, dobra, teraz to już będzie trochę nie fair dla niej, no nie, ale fuck this shit. Ha. Trochę mnie boli, że muszę ubijać sobowtóra węża rzecznego, ale ale on jest w moim boksie, więc fuck this shit. Teraz już chyba nic wrednego się nie stanie, a tutaj BOOM! Kiedy myślałem, że ten Arbok użyje... Crunch czy coś, krytyk na Saeko i... Pist! Kolejny nagrobek w tej sesji! Ale nie idzie mi tak źle chyba. O, Foretres. Użyj eksplozji, błagam cię! Żeby było fajnie. Iron Defense, okej. Okay. W sumie to nie, bo ten Air Slash i Omnus Wing to chyba specjalne ataki. Więc no, raczej nic ci to nie da. Załatwione. O, i te... Pod koniec walki mi staty zwiększają się. Tam, wtedy akurat, kiedy mi nie trzeba. Shish. Mogłabym sama cię rozwalić, o jesteś silniejszy, lele. A my wciąż wyglądamy jak debilki, he, moje pokemony są silne, nie? Mogę być jeszcze silniejszy. Ale wiesz, to koniec dla nas, uderzyliśmy w ścianę. Maciek, pomogę ci z tym. Super! Dziękuję. Hej Maciek, to jest to, to jest teraz twój show! Będę za tobą tęsknił. Wszystko jest gotowe na kreację nowego świata. Wszystko teraz się zakończy i wszystko się zatrzymie. Z tym czerwonym łańcuchem, którego pomalowałem na czerwono. Zrobionego z kryształów tych trzech Pokemonów z Bajora. I to, że ten czerwony łańcuch zreplikowałem z technologicznymi minsami. Tak, tak, zamknij gębę. Otwieraj te pieprzone portale. Trochę wygląda jak Dena. O, teraz się zaczyna, moi drodzy. Dialga, mityczny Pokémon i mistrz czasu. I inny. Palkia, mityczny Pokémon i mistrz kosmosu i wymiarów. Szczerze mówiąc, to już jest niedorzeczne moim zdaniem. To już jest takie ogromne i...
No ale mimo tego ja będę mógł je wszystkie złapać. Więc tyle ich kurde zmistrzowania. Nic nie może się ugiąć przed mocą Pokébola. Chociaż no, taki Dialga na przykład to mógłby z łatwością przewinąć czas przed tym, jak został złapany, czy coś w tym stylu. A ten drugi mógłby, kurde, do innego wymiaru tego rzucanego Pokébola przenieść. Czekałem tak długo na ten moment. Dialga i Palkia. Którzy tworzą ten świat podwójną spiralą czasu i przestrzeni. Tak, te wszystkie rzeczy, które mają rzeczy, które można kontrolować. Teraz robicie to, co ja zechcę! Wasze umiejętności będą moje. Z tą mocą, którą mam, stworzę nowy świat. I tak, brzydkie wszystko, co brzydkie, to zniknie. I wszystko będzie zresetowane do zero, nic nie może zostać. Zero, kurwa, to też mi się źle kojarzy. Tak, ta kompletna perfekcja, nikt... Tak. O! Zgadnij co? Skurczybyki cię powstrzymają. Brzydale! Le. Widzisz te światełka? Powinienem był się tego spodziewać. Uxie, ten, coś tam wiedzy, coś tam willpowera i emocji. A tu jestem ja. Te Pokémony przybyły, by uchronić Sinnoh. Pathetic and worthless, I say. Potrzeba ich jest trzech i te trzech, przestań. Time i space, nie mogą nic zrobić przeciwko tym dwóm, ponieważ oni są razem. Wszystko jest do niczego i to jest bezpodstawny dramat, niepotrzebny, naumaciek. Za każdym razem sprzeciwiałeś się moim planom, ale zostaniesz wybaczony. W końcu nie będzie żadnego ducha w tym, kiedy wszystko skończę. Wszystkie dusze znikną, będą rozwalone. Od ciebie, od twoich poków, od tych, których kochasz. To jest czas, żeby mój sen stał się prawdziwością. Co to za dziwne napięcie, które czuję? Coś się wkurzyło. Uuu, zaczyna się. Skurwysynu. Widzisz, ty gnoju? Tak bardzo jesteś powalony, że aż sam szatan do nas przyszedł, Pokémonowy. Interesujące. Więc są Pokémony, które mogą tylko pojawić się jako cień. Widzisz, jaki fajny? Ma skrzydła. Nie, mniejsza o to. To wszystko jest głupie. Zebrałem moce Dialgi i Palki i tak dalej. O, zabij go! Zasługuje na to. O! A no tak, zapomniałem, że on tak robi. O, Cystia, no! No i proszę Państwa, jedna z najfajniejszych lokacji w całej serii zaraz stanie nam przed nami otworem. Właściwie już stoi, ale zaraz do niej wejdziemy. Przepraszam, że to zajęło tak długo. Skąd ty tutaj się kurde wzięłaś? Myślę, że na razie, że w końcu znalazłem odpowiedź na mity. Kiedy ten świat został stworzony, Dialga i Palkia się pojawiły. Wygląda na to, że był jeszcze jeden Pokémon, który pojawił się w tym samym czasie. Pokémon, który miał tyle mocy, co Dialga i Palkia. Ale także ten, którego imię nigdy nie można było wypowiedzieć. Voldemort!
mówiono, że, czyhał w innym świecie. Świecie, którym przeciwstawnym od naszego. To właśnie tym był ten cień. To musiał być Giratina. Filary się distortują. To przez ten portal. To podłączy nas do innego świata. Jeśli nie zostanie zamknięty, to dystorcja rozprzestrzeni się przez całe Sino i ponad Sino. Nasz świat zostanie zniszczony. Jesteś gotowy? Musimy gonić Cyrusa. Tak, musimy się śpieszyć. Okej, okay, let's fucking go. Przy okazji, nowa lokacja. Distortion World. No. Możemy tutaj złapać tylko i wyłącznie jednego poka. Chyba wiecie jakiego. To miejsce. Czujesz to? Nie ma tutaj wcale Pokemonów. Zajebiście! W takim razie nie będę musiał repeli używać. Czas tutaj nie płynie. A wszechświat nie jest stabilny. Zasady świata są tutaj złamane. Tak, to miejsce może być zwane tylko Distortion World. Nie chce mi się tłumaczyć to na polski. Znajdźmy Voldemorta. Musimy zaprzestać rozprzestrzeniania się tego wszystkiego i tak dalej. O! Co to było? To był Voldemort. Musimy się śpieszyć. Jeżeli coś nie zostanie zrobionego, to distorsja wszystko zje i wszystko zginie. Dobra, rozumiem. Let's fucking go! Tak więc no, w tym miejscu nie ma żadnych poków. Możemy robić co tylko kurde chcemy. Tak właściwie to nie, ale... Fajne rzeczy tutaj się dzieją, szczerze wam powiem. Ten rock slab wygląda na to, że został przeniesiony z innego miejsca. Tak, i tutaj, tutaj będą windy, tutaj będzie wszystko i grawitacja będzie rozpierdzielona. Fajne miejsce, podoba mi się. Czy będziemy mogli zobaczyć Giratinę, jak będziemy schodzić na dół? Ten Distortion World, czy naprawdę podróżujemy w dół? Do widzenia. Tak więc no, ale zanim kurde ogarniemy tą miejscówkę, to muszę na chwilę powiedzieć ZW, bo mi się chce do kibelka, no. Tutaj takie rzeczy się dzieją, a ja o takich przyjemnych sprawach myślę. Dobra, ZW! No i wróciłem, let's go! Zaplecze puste, możemy iść dalej. Pich! Odczep się, daj mi spokój. O, właśnie dlatego Distortion World jest fajny. Zobaczcie, mogę chodzić po ścianach. Jak Faith z Mirror's Edge. W sumie to... nieważne. O, patrzcie, Cynthia też dobrze się bawi. No. W sumie niepotrzebny mi repel. Ale mimo tego, że tutaj takie rzeczy się dzieją, to raczej jest bardziej liniowe, moim zdaniem. No, mimo tego, że jakieś tam przeszkadzajki są, nie? Ale... Chodźmy tędy. Siema. Stoisz bokiem, wiesz o tym? Jak w Tibi. Legendy Giratiny są zapomniane, ale jest ich kilka. Legenda głosi, że w świecie po drugiej stronie z naszego... Legendy głosiło o świecie, który jest odwrotny od naszego, tym świecie. Dlaczego ten świat istnieje? Dlaczego Giratina jest tu całkiem sam? Bo jest emo! Jest tyle rzeczy, które nie może by zostać wyjaśnione, ale mamy inne sprawy do roboty. Rozdzielmy się, musimy znaleźć dobrą drogę. Ta, ja to robię przez ten cały czas, moja droga, więc hej. No. Let's do this. Tędy? Dobra.
Tędy! Jeżdżę na głazie! Niezły jestem. Dawaj. Kurde, dobra, jestem trochę zgubiony. Dobrze idę, czy nie? Dobrze idę. Chyba. Już sam, kurde, nie wiem. Gdzie Cynthia polazła? To jest, kurde, zajebisty ten... zajebiste pytanie. Powiedziała, że rozdzielmy się, ale tutaj jest tylko jedna droga. O nie. Ten cienisty Pokémon nie ma go tutaj. Zostawił mnie tu i wtedy zniknął gdzieś tam na dole. Dlaczego ten on mi przeszkadza? Czy rozumiesz koncept genów? Nie. O, oczywiście, nie, jeżeli byś nie zrozumiał. Geny są tymi podstawą wszystkich żyjących form. No to ja kurde wiem, nie? I ludzi i Pokémonów, to jest DNA i wiem, kurde, co to jest. To jest dziwny świat, czas nie leci. Czasoprzestrzeń nie jest stabilna. Tylko ten cienisty Pokémon tu żyje. Tak, tak, rozumiem, wiem, kurde, co to jest. Cynthia mi o tym samym powiedziała. Ja pierdzielę, przestańcie mi gadać o tym, co mnie nie interesuje. Wow! Mirror's Edge. Tylko, że no, ja mogę sobie stać na tych ścianach i się nie wypierniczę nigdzie. Alright. Nie? Ta, to miejsce może być trochę wkurzające. Ale przynajmniej widać, gdzie możemy stąpać, a gdzie nie. Ja pierniczę. To w takim razie tędy. Na pewno muszę w górę iść. Już nie pamiętam, nie pamiętam. Nie, ja chyba się kurde wracam. Albo? Fucking shit, już nie wiem. I have no clue. Nie wiem, to miejsce jest takie relaksujące, mi się wydaje. I to bardzo. Ej, no kurde! Ja pierniczę. Na dół? Nie. Tędy? Nie. Tu nie. Może tak. Dobra. Tak. Nie, bo ja się wrócę, ale dobra. Zobaczmy. Ja pierdzielę. To miejsce jest okropne, tyle wam powiem. Nie, tu już byłem. Fuck this shit, kurde. Dezorientujące as fuck. Ach. Mam jeszcze tylko 15 minut, tak jakby. Kurde, nie, to nie jest czas, by się gubić. No. W sumie tutaj chętnie bym poruszył temat Pokémon Sun i Moon, ale jako, że już o tym gadałem, to nie sądzę, że chcielibyście, kurde, tego usłyszeć po raz kolejny. Fuck this shit, spierdalam stąd. Pamiętacie, co powiedziałem wcześniej na temat Distortion World? Nieważne, to miejsce jest wkurwiające. Nie pamiętam, nie znam niestety jego na pamięć. Raptem w Platinum grałem raz. Chyba w życiu. Tak więc no. Pamiętam. O, chwila! Udało się! Doszliśmy chyba tam, gdzie trzeba. Come estas, bitches? Nie, kurde, wróciłem się.
Chwila, już kurde sam nie wiem. Tędy? Tak. O, dobra, udało się chyba. No, zarąbiście, jednak się nie zgubiłem. Mimo tego, że się gubię, to idę dalej prosto. Jak? Nie pytajcie mnie. Ale to pewnie dlatego, że jestem fajny. Tak więc no, co tam u was słychać, ludzie? Bo u mnie jest git. Ja pier... Papier! Wróciłem tu! Mam w dół iść! Jasna cholera! Tak, tutaj Cynthia skakała, pamiętam. Holender, wiecie co, walić to. Dopóki nie przejdę tego, to chyba zrobię pauzę. Tak więc ZW...